Mamy dane równanie prostej. 2y dodać 1 trzecia x równa się 12. I naszym zadaniem jest znalezienie punktów przecięcia tej prostej z osiami układów współrzędnych, a następnie wykorzystanie tych punktów do tego, żeby narysować tę prostą na płaszczyźnie, w układzie współrzędnych. No to zastanówmy się najpierw, jak znaleźć punkt przecięcia z osią x. Punkt przecięcia z osią x. No, żeby znaleźć taki punkt, to musimy się zastanowić, jaki warunek spełniają punkty, które należą do osi x, co szczególnego jest w ich współrzędnych. No, wiemy już z poprzednich filmów, że punkty, które należą do osi x, mają współrzędną y równą 0, czyli wystarczy wstawić do równania prostej. Wartość y równą 0, żeby znaleźć tę drugą współrzędną, tak żeby ten punkt o współrzędnych y równa się 0 i tej drugiej, którą znajdziemy z równania prostej, spełniał równanie prostej oraz należał do osi x. No to wstawmy y równa się 0 do tego równania. Czyli mamy tak 2 razy 0 dodać 1 trzecia x to się równa 12, 2 razy 0 to jest 0 po prostu, czyli mamy równanie 1 trzecia x równa się 12. Teraz mogę obie strony tego równania pomnożyć przez 3, po to żeby tutaj tego czynnika przy x się pozbyć. Może ja to dopiszę nawet, czyli tak. Obie strony mnożę przez 3. Wtedy tutaj te trójki po lewej stronie się skrócą i dostanę, że x równa się 12 razy 3, to jest 36. Czyli taka jest współrzędna x tego punktu przecięcia. No, współrzędna y, od tego zaczęliśmy, jest równa 0, czyli punkt przecięcia z osią x ma współrzędne 36 i 0. Zawsze najpierw piszemy współrzędną x. No, a jak znaleźć punkt przecięcia, punkt przecięcia z osią y? No, analogicznie. Punkty, które należą do osi y, to są takie, które współrzędną x mają równą 0. No, jeżeli chcemy, żeby ten punkt jednocześnie leżał na osi y, to musi mieć współrzędną x równą 0, a żeby leżał na naszej prostej, to musi spełniać równanie tej prostej. Więc trzeba wstawić teraz x równe 0 do równania prostej. Czyli będziemy mieli 2 razy y, dodać 1 trzecia razy 0, tak? To jest to 0 wstawione zamiast X, równa się 12. Czyli 2y równa się 12, dlatego że 1 trzecia razy 0 to jest po prostu 0, cokolwiek razy 0 to jest 0, czyli. Po podzieleniu przez dwa obu stron tego równania dostaniemy, że Y ma być równe 6. Czyli ten punkt będzie miał współrzędne. Współrzędną X będzie miał równą 0. Współrzędną Y będzie miał równą 6. Zawsze najpierw piszemy współrzędną X, potem współrzędną Y. No więc znalazłem te punkty przecięcia. No i teraz mogę narysować wykres. Czyli tak, tutaj będę miał jedną oś. Y, tutaj sobie narysuję. Oba te punkty są, mają dodatnie współrzędne. Przy czym ta na X jest bardzo duża tutaj. Czyli tę oś X narysuję sobie bardzo długą. Będę miał oś X. No i zaczniemy od tego punktu przecięcia z osią X. 36 i 0. Współrzędna Y jest równa 0. Jesteśmy tutaj na tej prostej. No i powiedzmy, że to 36 znajdzie się gdzieś tutaj. I to nam, tutaj mamy punktów współrzędnych 36 i 0. Dobrze, no, czyli tutaj jest ten punkt przecięcia z osią X. No a teraz ten drugi punkt przecięcia z osią Y znajduje się na osi Y. Ma współrzędną X równą 0, Y równą 6. To gdzieś powinna być 1 szósta tej odległości, którą tutaj mam. No to powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. Tutaj jest punktów współrzędnych 0 i 6. No i teraz wystarczy tylko prostą przez te dwa punkty przeprowadzić. No to tak, możemy na przykład zacząć od tego punktu, i tutaj celować, żeby przeszło przez ten drugi. No albo moglibyśmy równie dobrze zacząć od tego punktu, i tutaj celować, żeby przejść przez ten punkt, który wyznaczyłem na osi Y. No i to by wyglądało jakoś tak. Tak czy inaczej widzimy, że wystarczy znaleźć dwa punkty, żeby Jednoznacznie wyznaczyć prostą, która przez te dwa punkty przechodzi. No jako te dwa punkty możemy wziąć na przykład przecięcie prostej z osiami układów współrzędnych, a to przecięcie z osiami układów współrzędnych znajdujemy, wstawiając do równania prostej raz y równe 0, raz x równe 0.